trakcie tutaj sprawdzania ciągnika stwierdziliśmy luz na zawieszeniu przedniej osi. Tu jest troszeczkę inaczej, a odwrotnie może bym powiedział niż w innych ciągnikach. Osie nie mają czopów, a mają tutaj te takie zagłębienia i tuleje zamiast w wsporniku są wbite w oś. Tu widać, ta tuleja już jest zużyta dosyć mocno i ta oś się kołysała. Tu mamy czopy.